Przepis mam cały czas zapisany w swoich kolekcjach, żebym nie musiała mieć na karteczkach, w telefonie. Najprościej mieć płyn do prania, który sama sobie stworzyłam. Płyn do prania. I czego potrzebujemy? Mydło marsylskie, woda, soda oczyszczana i jakiś olejek zapachowy, eteryczny. Rozpocznij gotowanie. Do naczynia wkładamy 60 g mydła. Mydło marsylskie wygląda tak o. Wrzucę Wam w opisie linka do tego mydła. Tak wygląda mydło marsylskie. 10 sekund i obroty 9. Dobra, mamy zmiksowane. Co dalej? Dodajemy litr wody i gotujemy 10 minut, 90 stopni na jedynce. Uwaga, wlewamy litr wody, mamy wodę, zamykamy i obroty 10 minut, 90 stopni i na jedynkę. Ugotowane. I teraz dodajemy 6 łyżek sody oczyszczonej. Między każdą łyżką czekamy 50 sekund, bo ten płyn się bardzo pieni. Dodajemy dlatego powoli, żeby ta piana się nie wydostała nam z naczynia. Polecam Wam kupić od razu sobie sodę oczyszczoną w takim 5-kilogramowym wiaderku i starczy na bardzo długo. Ja od roku robię, ponad roku, własny płyn i mam 1/3 jeszcze została. Tak więc dodajemy teraz 6 łyżek sody. Zobaczcie, jak to pracuje. Mam na razie 2 łyżki i tak się pieni. Dlaczego? Czekamy sobie między tymi łyżkami, żeby to się nie wydostało, bo raz mi się wydostało, naprawdę się wydostało. Bardzo mocno mi się spieniło. 6 łyżek, tak to u mnie wygląda. I teraz dodajemy olejki eteryczne, zapachowe. Ja daję eteryczne. Mam eteryczny lawendowy i dodaję 20 kropel olejku drzewa herbacianego. Ma bardzo fajne właściwości, jeżeli chodzi o pranie. I 40 do 60 kropel. Ja zawsze daję więcej. 40, 40, 60, 80. I do tego dodajemy jeszcze litr wody. Ja już sobie zawsze w tych butelkach, w których będzie płyn, dolewam wody i trzeba naprawdę uważać z tą pianą, bo zobaczcie, jak już jest wysoko, mimo że bardzo wolno wrzucałam. I teraz mieszamy to. 30 sekund na trójce. 30 sekund na trójce. Na trójeczkę wymieszać. Wymieszane i tak wygląda nasz płyn. Teraz dodajemy jeszcze litr wody. Ja sobie wlewam od razu do butelek. Butelki mam po płynie do prania dla dzieciaków Yelp. Bardzo są wygodne do nalewania. Akurat mi tutaj wchodzi właśnie ta porcja, po prostu rozlewam sobie na te 2 pojemniczki. I gotowe. Aha, i do tego litr wody. Czyli tu pół litra na oko mniej więcej wlewam, tu pół litra i później na pół dzielę sobie całą zawartość garnka.